Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dromonek 100. Witam was w 37 odcinku serii zagrałem w Star Wars The Old Republic klasu Jedi Knight. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku pooddawaliśmy trochę questów, na przykład właśnie ten tutaj dla tej pani Commander. No a w tym momencie idziemy dalej poddawać jeszcze tutaj chyba trochę questów. Nie, już chyba nie mamy żadnych tutaj do oddania. W każdym razie tutaj mamy... Musimy wrócić do tego tutaj doktora. A także tutaj musimy trochę rzeczy zrobić, tak więc tym się zajmiemy najprawdopodobniej w tym momencie. Ale wpierw musimy zejść stąd i udać się gdzieś na bardziej otwarty teren. Jak widzicie, musimy także zostać zarażeni przez regulę i pewnie to też teraz zrobimy. Tak jak mówiłem, nagrywam ten odcinek zaraz po poprzednim, przez co po prostu ten czas półtorej godziny mi nie zszedł. No i to w sumie nawet dobrze. Dobra, zeskoczmy może stędy. O ile przeskoczę, przeskoczę. Okej, spoko. O Boże, żebym się nie zabił. Dobra, spoko. Na szczęście wyszło całkiem dobrze. Tu mam w ogóle jakiegoś questa do wzięcia. Zobaczmy... No właśnie, mam tu jakiegoś droida z questem. Czemu by go nie wziąć? Mamy tutaj także... Aha, dobra, tutaj możemy się do... Aha, nie, dobra. To jest flashpoint, to nie. Do tego też nie chcemy. Czyli jednak idziemy... Najpierw oddać dla tego doktora jakieś tam zapiski, czy... Już nie pamiętam po prostu, co to było. Dlatego też po prostu tam pójdźmy i przekonajmy się, co tam mieliśmy tak naprawdę zrobić. Musimy tutaj trochę naokoło obkrążyć te ruiny, no ale nie powinno to zająć zbyt długo. Tutaj ktoś już sobie na ścigaczu leci. No ale... No... Miałem coś powiedzieć i kurwa, mać zapomniałem. Dobra, nieważne, mamy tutaj naszego doktorka. Okej, właściwie panią doktor. No, właśnie. These are all the medical records I could find. Thank you. I am sure you have braved many higher profile dangers, but you will never do anything more important. You have saved countless lives. One of them may well be mine. My ancestors fled Terrace 300 years ago, and my family still carries their curse. I thank you. No dobra, tak więc quest zrobiony. Tutaj mam coś dla Kiry, tu mam coś dla droida. Ale i tak weźmiemy basic command. Aha, nie, dobra, to wszystko dostałem. To spoko. Dobra, to co? Teraz idziemy gdzieś tam do góry, bo ponieważ tutaj mamy właśnie do tego questy w ogóle. Gdzie mamy znaleźć tego doktorka? Aha, musimy pewnie gdzieś tam... Tak, musimy się gdzieś przejechać. Dobra, tutaj musimy zostać zainfekowani, tak więc siema, Ragul, zainfekuj mnie. Mnie! Ej, what the fuck, co się z dźwiękiem dzieje? Ej, ktokolwiek mnie zaatakuje, co? O, dziękuję. No zainfekuj mnie, kuźwa. Bij mnie. Powiedziałem, bij mnie. Chwilę, dobra, ustawię kompana na tryb pasywny. Niech na mnie się rzucą. Ponieważ to mnie mają zainfekować, a nie ją. No zainfekuj mnie. O, dobra, super. Zostałem zainfekowany, tak więc już teraz Kira możesz nie być pasywna. A właściwie to masz być nawet agresywna, czy tam ofensywna. I po prostu pomóc mi pokonać te ragule. No i okej. Przy okazji robimy jeszcze tą jedną misję na zabicie tych kilku... A nie, już tej misji nie mam. Ciekawe. No dobra, to nic. Teraz musimy złożyć raport do tego gościa. Nie wiem, czy ja mam na to jakiś określony czas, czy nie? To w ogóle gdzieś daleko jest. To mi się tam nie chce iść. To najpierw idziemy wykonać inne questy, a potem zobaczymy. Dobra, tylko jak tam dojść? Podstawowa kwestia. Podstawowa kwestia to pokonać tych wrogów. W sumie w tym momencie. Ale zaraz będziemy musieli wykminić, jak pójść dalej, żeby tam dotrzeć po prostu. Tylko zabiję te regula. No i okej. No to co? Czy tędy tutaj dojdę? To jest bardzo dobre pytanie. Przy okazji możemy wysłać naszych kompanionów. Na te dłuższe misje może. Żebym nie musiał co chwilę po prostu klikać, chociaż ten już widzę dłuższych nie ma. Ale to nic. I dobra. Nie, to. To. Okej, pewnie musimy iść tędy. Mam nadzieję, że tędy przejdziemy. Tak więc pójdziemy tędy. Ja muszę chwilę kasznąć tego, dlatego na chwilę włączę mikrofon. Okej, już jestem. Nie mam w ogóle picia, tak więc nawet się napić nie mogę. Ale myślę, że wytrzymam jeszcze te 15 minut. Ten odcinek też jeszcze będzie krótszy, ale już po tym odcinki będą już normalnie po 25 minut.
ponieważ wtedy już będę miał mnóstwo czasu na nagrywanie, tym bardziej już będę miał wakacje. Tak więc cały dzień siedzenia w domu przez pół dnia, póki nie wrzucą filmów na YouTube'a inni YouTuberzy. No, pół dnia tak naprawdę będę się nudził, dlatego przez pół dnia będę sobie nagrywał, obrabiał i renderował i tak dalej. Dobra, to jakoś tak w miarę... tu jakiś heroik arena jest. To chyba niedobrze, co? Aha, dobra, tutaj musimy te próbki krwi zebrać. Tak więc podejrzewam, że z każdego mogę, tak jest. Musimy takich 6 zebrać, okej, spoko. Tak więc wpierw musimy zabić trochę raguli, a także przeszukać jakieś tam szkielety. Z tego, co mi wiadomo. Okej, o nie, ktoś już mi zabierze mojego ragula. Bullshit. O, tutaj jest kolejny, hehe. Bieramy. Siema. No, ginie. On już ma 18 level, tak więc idealnie podnasz. Nie wiem, czy to inni gracze też mogą zbierać? Nawet jeżeli ich nie zabiją, chyba tak. A to niedobrze, trzeba się pospieszyć z lutowaniem tych naszych misiaków. Dobra. Bieramy. I jeszcze tylko jedna taka próbka. Mam tutaj też jakiegoś szkieleta. Szkieletów musimy 5 zbadać. Dobra, jeden już. No i dobra, szukamy więcej. Tylko mniej więcej w jakiej... w jakim obrębie... Och, okej, gdzieś mniej więcej jeszcze tutaj będą. Powiedzmy. Takie są ragule. To zabijmy je. Chyba one powinny wydropić te całe próbki, tak mi się wydaje. Chociaż tak, wydropiły spokojnie. To dobrze. To podnosimy już ostatnią próbkę, nawet 4 aż. Tak więc to już mamy. Teraz musimy poznajdować te kościotrupy. Tam już widzę jednego. Tu widzę jednego, ale został przeze mnie już przeszukany. Musimy takich 5 znaleźć. Spoko. Tu w ogóle mamy jakąś heroic arenę. Czy to jest quest heroiczny? Nie. Ciekawe. Siema. Ja z tego to przeszukam. Kreatywę się zajmij tymi naszymi kolegami. Ja już ci pomagam. No dobra, już tam tego nie podniosłem, tak więc w sumie na jedno mi wyszło, ale to nic. Pomagam tylko dla Kiry. Mogę to nadal podnosić, ale już mi to niepotrzebne. Okej, okay, dobra, wrócił. Chyba on mi da coś, co, czy mogę, no właśnie, poprawić relację z Kirą. Ciekawe, ile już w ogóle ich mam. Nie wiem, dobra, tam dam jej to po prostu. Zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj mogę dla niej dać. Thanks. Z tego, co widzę, to nie. Dobra, tak więc znowu przeszukujemy tego skeletona. Okej, okay, i jeszcze tylko takie 3. Tylko i aż w sumie. Okej, okay, tam już widzę następnego. Na szczęście tym razem nie jest broniony. Będę mógł spokojnie go przeskanować i pobrać jakieś tam próbki. Tak więc co? Dobra, kolejne. Zebrane. Ten szkielet jeszcze się nie odrespił, szkoda. No to szukamy dalej. One gdzieś tu jeszcze powinny jakieś być. Mi się wydaje. Przynajmniej powinny. Zobaczmy tutaj gdzieś, cokolwiek. Nie. Szkoda. O, tam już widzę jednego, spoko. O, tu też jednego widzę, spoko. Do tego najpierw, potem tamtego i tu już chyba wszyscy będą. Tak, na szczęście tak. To już całkiem spoko. Tekal. Dobra, chyba to nawet wziąłem. Nie, niestety chyba nie wziąłem. No, nie wziąłem, będę musiał jeszcze raz. No, no, to za chwilę. Jak tylko pobiję te regule. No, okej. Okay. Dobra. To już jest w ogóle ostatni odcinek ze Zwutora, jaki nagrywam na zapas. Reszta już raczej będzie nagrywana na bieżąco. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak więc bierzemy. I jeszcze tylko ten skeleton. I będziemy mogli już oddawać ten quest. Nie będzie nam już potrzebne nic innego do tego, aby go wykonać. No i super. To co? Teraz musimy wrócić, tak? Więc za chyba sobie wykorzystam tego quick travela, ponieważ... ja może poczekać jeszcze 2 minuty. To w te 2 minuty to już tam dojdę w sumie. Mam tutaj jakiegoś regula, ale to nic. On mnie chyba nie zaatakuje, ponieważ dopiero się zrespił. I tam jest jakiś czas, póki one zaatakują. I mamy czas, żeby po prostu się od nich odsunąć. Dobra, zaskoczymy. Myślę, że nic mi się nie stanie. Tak jest. To tak jak już mówiłem, to nie to samo co Wiedźmin 3. Gdzie tam jak spadniesz z 2 metrów, to ci zabiera pół życia. To jest całkiem wkurwiające, chociaż sam Wiedźmina 3 nie grałem, no ale wiem z Let's Play'a T-Volta.
Zobaczmy mapę dalej. Dobra, tędy będzie chyba najszybciej. Oczywiście regule, bo jak żeby inaczej. Nie mogę trafić w M, ale już trafiłem. Także walczymy. Zobaczmy za chwilę. No i... okej. Widzę, misja zakończona. Tak więc wyślemy znowu naszych kompanionów na kolejne misje. Aha, dobra, muszę ten przyjąć nagrodę dopiero teraz. Cyk. I teraz to. Proszę, dziękuję. I co? Lecimy dalej. Zobaczmy tylko, jak tędy przejść. Podejrzewam, że tam tędy. Tak, no raczej nie. Tędy, tutaj jest jakaś dziura w ścianie tej wielkiej. Okej. Mamy te regule całe. No niestety, no muszę się przez nie przebijać. Innej opcji widzę. Właśnie, nie widzę. Właśnie o to chodzi, że widzę, ale nie widzę. Na szczęście one mają tylko 16 level, także tam prawie nic tam nie robią. No i super. One chyba nie mają w sobie, ta, nie mają hajsu, nie będę tego podnosił, niepotrzebne. Dobra, już dochodzimy na główną drogę, tak więc nie już prosto pójdziemy do tego wielkiego miasta. A właściwie bazy. I ona nie jest wielkie. Dobra, trochę mi się powaliło. Ale to nic. No i dobra, tak więc niszczymy te regule, jak leci, po kolei. Nie są one nam w stanie za bardzo nic zrobić, co jest całkiem przydatne. Już mogę kupić travel, no już tam dojdę na piechtę. Nie ma problemu, już tak naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Tutaj już mamy Republikę i w ogóle. Oczywiście droga przebiegnięcie tam zajmie, no znacznie szybciej byłoby użyć quick travela, no ale to już by musiał to zrobić wcześniej, a teraz już jest jednak trochę za późno moim zdaniem. No także musimy po prostu iść tak jak leci. Mamy już 12 minut nagrania, tak więc jeszcze 8 minut. I wtedy będziemy mogli już ten odcinek spokojnie kończyć. Może przedłużę go o to 5 minut, żeby już wyszedł w miarę normalnie, tak jak poprzednie odcinki, te jeszcze sprzed bodajże... Tak, chyba do 28 odcinka odcinki były dłuższe, teraz są krótsze, ponieważ tak jak wcześniej już wspominałem, jadę do Chorwacji. A ten film już tak naprawdę jest po tym, jak wróciłem, ale po prostu wolę mieć jednak zapas tych filmów. Tak na wszelki wypadek, jakbym coś się miał innego wydarzyć i bym wrócił nieco później, albo po prostu bym się nie chciał nagrywać. Obie opcje są bardzo prawdopodobne. Dobra, gadamy z Kreją. Tak? Chyba tak się wymówi? Nie wiem. Aren't you going to ask if he wasted his time on your pet project? Why do you always try to ruin everything? Do Celestine moms not hug their children or something? Did you get to the bombardment site? I don't see a scratch on you. The Rakuls didn't want to give up their blood, but I convinced them. I'm sure you can be quite persuasive. Just let me see the samples. I've got a portable scanner that can give us preliminary results, right? Now. That's amazing. There's over a 50% correlation. Genetic drift usually means a much less marked connection, even in a normal population after so many years. They cling so desperately to their lost humanity. It could just be geography, remaining close to their initial infection site. We'll need a xenobiologist out to study this. Don't just dismiss it now. This is an incredible find. What? Where's the cynical disbelief? You can't dispute the numbers, Sierra. You're right. This is amazing. If rat ghouls have enough rationality to remember people and places that matter to them, we can't keep treating them like mindless animals. They've slaughtered millions of people, including your friends. We need to cancel our operations in these grave sites. We can't keep antagonizing them. But if we know they come to the defense of certain territories, we can bait them, draw them out, so the Republic can send in troops to exterminate them. No, if they're sentient, we can't just keep murdering them. I'll contact the Reconstruction Authority. Do you have an opinion on this? If there's any way to coexist peacefully with the Rat Ghouls, we should take it. I guess it's a virtue to forgive, right? At least this way, maybe we can avoid those kind of attacks in the future. I'll give the Republic your recommendation. Thank you again for all your help. Dobra, tak więc quest zrobiony. No to co, bierzemy Basic Commendation, tak? A raczej tak. Okej, no to co? Teraz mam tutaj do przyjęcia questa, ale oczywiście nie będziemy go brali, tak więc już możemy się w sumie stąd
ewakuować, że tak powiem. Tak więc musimy użyć naszego taksi. Tak więc używamy go i teraz musimy się udać tutaj, żeby wykonać misję główną. No to lecimy, za chwilę zobaczymy, co tam będziemy mieli do wykonania. Podejrzewam jeszcze po drodze jakieś questy boczne i tak dalej. Na pewno się napataczą same. Ale być może już dojdziemy do questa głównego, żeby trochę podcisnąć fabułę. O, właśnie ominęliśmy jakiegoś questa pobocznego. Trzeba będzie tu kiedyś pewnie wrócić, ale nie wiem, czy znajdę na to czas, ale to się jeszcze okaże. No właśnie, tu mamy kilka questów do wzięcia, tak więc na pewno w tym momencie je weźmiemy. Gdzie mam iść? Mam iść tutaj. Mam iść tutaj. Tu mamy w ogóle punkt szybkiej podróży, który warto aktywować zdecydowanie. No i subcio. To teraz idziemy szukać, gdzie jest ta misja. What the fuck, gdzie ona? Aha, ona pewnie tu w środku jest. No to za chwilę, musimy tutaj pewnie wejść. Tak jest, jest otwarte i jest otwarte. No to gadamy z tym gościem, zobaczymy, co tu od nas chce. Master Jedi, what brings you to our small corner of Republic space? This is such a great, great honor. Even a forgotten planet can harbor dark secrets. Well, whatever brings you here, I suggest you don't stay long. We barely got stores enough for our station soldiers, much less visitors. At this rate, I've got men scalping ration cubes for a half week's salary. If the outpost's in trouble, I'd be happy to help. I just might take you up on that. Our bases here are far from self-sufficient. We're not farmers, and there's no existing infrastructure here to work with. We're at the mercy of our supply ships. And this one's just went nose down in some of the worst territory on Terrace. Where's the ship? I don't care if it's at the bottom of a swamp. The Republic thanks you for your service. Our men tried to reach the ship once, but they turned back after taking serious casualties. They said it's more than just rat ghouls, but couldn't make an ID. If you still want to go, you'll need to talk to our quartermaster at the supply shed across the base. She's got the exact coordinates of the crash. Czyli musimy znaleźć tu jakieś zapasy, także nasi kompanioni już powrócili z misji, tak więc wyślemy ich na kolejne. Tak więc ciebie tutaj, a ciebie tutaj. Dobra. Lecimy. Poprzyjmujemy jeszcze, myślę, teraz te questy. Tutaj właśnie. Tak więc zgadam teraz z tym agentem. Master Jedi. Please, excuse my abruptness. The Republic told me you might be able to help with a difficult situation. They say you are a most reliable operative on Terrace. Have you heard anything about Tytroxinit being sold on the black market? It's rare for a Jedi to be consulted about the black market. I suppose that's true. My apologies, Master Jedi. Tytroxinit was the pre-patent name for the weaponized agent we think was responsible for the Rat Ghoul Plague. The Empire could fashion it into a terrible weapon, turning us soldiers into monsters and setting them against us. Where's the arms dealer who's selling this stuff? I'm more worried about its source. Trace the original Tytroxinate samples to an old Chemworks factory. It's overrun with Nexu. We can't get near it. If you can retrieve any canisters that remain, the Republic will see you're well rewarded for your effort. Tak więc musimy tutaj zniszczyć jakieś toksyny, żeby po prostu chyba się nie rozprzestrzeniała zaraza Raguli, bo to chyba od tego się wszystko zaczęło, nie jestem pewien. Na razie może nie będę kontynuował tych questów, tylko po prostu przyjmę nowy i wtedy zakończymy odcinek, żeby już tam się nie bawić w kontynuację questów, tylko po prostu poprzyjmować wszystkie i będziemy je w następnym odcinku robić. Highly toxic to humans. I am sorry. I'll make sure there are speeders on hand, but we can't just pack up and go. Do what you can. As always, I will pursue an alternative. Master Jedi, forgive my inattentiveness. I am honored by your presence, though I advise you not to stay long. You were talking about evacuation. What's going on? Many of these ruins are unstable. A nearby structure used for chemical storage is on the verge of crumbling. As I was explaining to my colleague, there is only one way to remove the chemicals before they spill. A burn-off. A well-armed demolitions team could reach the structure and incinerate the chemical stockpiles. I can provide the incendiaries. Unfortunately, no team is available. You want to plant explosives around a building that's about to collapse?
Between the structural instability, the toxicity levels, and the incendiary chemicals, the mission does carry substantial risk. It is nonetheless urgent. You are not a demolitions team, I fully recognize this. But if you could arrange the burn-off, I would humbly welcome your aid. No, tak więc tutaj kolejna misja, żeby coś tam zniszczyć. Telefon mi się rozładowuje. Mamy kolejne jakieś misje wykonane, spoko. Tutaj coś dostaliśmy. Dobra, dajmy dla Kiry czaszkę. Ta, na pewno się ucieszy. Te, no właśnie. Ale dobra, mamy już te 20,5 minuty. Tak więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie, no i cześć.